Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli w kolejnym poniedziałku w Growboxie. I słuchajcie, dzisiaj nie za dużo będę do Was gadać, więc to będzie taki pewnie bardzo nudny poniedziałek, ale słuchajcie, od piątku jestem na antybiotyku, się troszeczkę pochorowałam. A ja jak biorę antybiotyk, to jestem taką kluchą rozlaną, poza tym okrutnie chce mi się spać, bo tak po prostu na mnie działa, każdy antybiotyk zawsze tak działał, więc nie mam zwyczajnie siły, powiem Wam szczerze. No i tu to Sieniek, moja asystentka, łazi za mną krok w krok. Także niesamowicie to też jest męczące, muszę przyznać. Szczególnie nocą. Ona za mną łazi, a ja akurat mam tak, że w nocy muszę przyjąć dawkę antybiotyku. To nie problem. Tylko gorzej, że wiecie, ona łazi za mną, nie? Dobra, słuchajcie. Tu się dzieje bardzo dobrze, bo mamy już takiego tu zombula, więc pięknie, super. Tu jest nadzieja, słuchajcie. No liczę na to, że tutaj będzie jednak ten inny kolor, chociaż obawiam się, że tu to jasne jest wynikiem po prostu tego, że ten liść był tak długo zwinięty. Ale na szczęście tutaj widać takie delikatne ciapki. No, oby było dobrze, słuchajcie. No i tutaj jajecznica. No tak sobie bym powiedziała. Tak sobie. Kiepskowo. O, proszę bardzo, tak, proszę bardzo. Dobra, to może zobaczmy tu. O nie, ładny. Ładny, fajnie, fajnie, fajnie. A ten drugi z tyłu? Też spoko. Tak. Tu patrzcie, Józek. O Jezus. Starość, nie radość. Piękny Józek, taki galaktyczny. O, widzicie? I mokry. Cały Józek. Józek płacze za mną. Nie no, spokojnie, nie jest już tak źle. Na pewno jest dużo, dużo lepiej. O 5 nieb lepiej niż w zeszłym tygodniu. No, tutaj tak. Pięknie to wygląda, pięknie. Tutaj proszę bardzo. Cudowny. Cudowny. Rura. Tutaj jest rureczka. Dobrze, elegancko. O Jezus. Będę Wam dziś sapać, no. O, rura ciśnie. Pięknie, bardzo dobrze. Tu są te maluchy, które ogarnialiśmy w czwartek. Znaczy, tu są dwa. O, i tu, prawda? Także tutaj jest fantastycznie. Patrzcie, ząbuszek tam leci, tak? No tutaj akurat nic nie robiliśmy. Tutaj czekamy, aż on trochę bardziej dojrzeje, choć już widać, że no jest tam troszeczkę bardziej kolorowo. No i tutaj, o, też widać, ciśnie, dobra. Co mamy tu? Zasadniczo nic ciekawego, to dzisiaj to pominiemy. Sorry, no naprawdę się kiepsko czuję. I słuchajcie, zaskoczeniem dla mnie jest Bella. Co prawda już nie pachnie. Już nie, całe szczęście, że już nie pachnie, bo bym normalnie, nie wiem, oszalałabym. Ale jak ślicznie wygląda wciąż, a już nie pachnie, na szczęście. Tak, no i tu ciśniemy. Tak, Tośka tam skacze, bo się chce dostać na fotel. A ja tam narzucałam poduch. Pięknie, pięknie, pięknie. No i słuchajcie, Billity. Wow, po prostu wow, jestem pod takim wrażeniem. Ja wiem, że tego w moim głosie nie słychać, ale uwierzcie mi, ja się czuję okropnie. W każdym razie. O, czy wiecie, okropnie. Gdyby to był środek dnia, pewnie byłoby lepiej. A jest chwila po godzinie 8, ja jestem zmęczona, śpiąca i w ogóle, nie? Także, ale wow, po prostu jestem zachwycona. Jest cudownie, po prostu ślicznie. No i tutaj, o, tak ciśniemy, tu rura się rozkręca, tutaj nie mam siły rąk podnosić, ale widzę, że muszę ten rzep przymocować. Kurde blacha, no tak to jest, no tak to jest. Jak człowiek chory, to się tak za bardzo roślinami nie zajmuje i powiem Wam szczerze, że no było już grubo z roślinami. Słuchajcie, ja i zrzucę te poduszki jednak.
na podłogę. Masz teraz sobie wejść. No, było grubo, było, wszędzie było pusto, ale z braku laku po prostu wszystkie rośliny dostały wodę. Tak, no bo jakby autentycznie ja nie miałam siły. Jeszcze choja mnie tu łapie. Jezus, naprawdę. Poniedziałek. A co tutaj? No widać masę nowych listków. O, tu się rozwinął. Śliczny taki. I tu się rozwinął. No ślicznie. Bardzo ładnie. Podoba mnie się. Tak, czy mamy coś tu ciekawego? Pewnie i mamy. Tam cała burza listków się robi. O Jezu. O nie, czy to jakaś nowość jest? Mam nadzieję, że nie. No tak to właśnie tutaj wygląda z tymi chojami. Nie przyglądałam się za bardzo, powiem wam szczerze. I nie mam siły się za bardzo przyglądać. W sensie najbardziej widzę zmiany, które po prostu widzę, nie? Bez takiego większego przyglądania się. Dobra, słuchajcie, idziemy do małego boksa. Zapomniałam wam pokazać zawartość tej paczki, na którą czekałam. Słuchajcie, odezwała się do mnie Sandra po poprzednim właśnie poniedziałku w Growboxie, że ona ma Patrycję, z którą się zupełnie nie dogaduje i jak chce, to proszę bardzo. No i słuchajcie, ja mówię, że bardzo chętnie. Bardzo chętnie, więc mamy Patrychę, która no faktycznie nie ma się za dobrze. Tutaj korzenie, jak widzicie, wyglądają tak. Ja je oczyściłam i zostawiłam. Woda nawet jest, no, dość czyściutka. Powiedziałabym, że nawet bardzo ładna jest ta woda, więc jakby tutaj z tych korzonków już nic nie leci. Natomiast zostawiłam je do tego, żeby ta roślina w ogóle mogła czymś pobierać. Tutaj ten listek jest w najlepszej formie. To są takie trochę oklapłe. No i tutaj ten szczytowy, który zupełnie nie chce wyjść, ale nie dziwne, bo tu jest sama woda. Zamienię tą wodę później na coś lepszego, żeby jednak tutaj jakieś, wiecie, jedzonko było, no nie? No i na co liczę? Na jakieś nowe korzonki. Gdzieś coś tu, a na razie te zostawiam. I w gratisie dostałam dwie chojki. Ta się nazywa tak. W ogóle fantastyczny pomysł na znaczniki, no nie? Także tutaj mamy taką, ona wygląda tak. Ładna jest. Ja nie jestem fanem choi, ale ta naprawdę jest bardzo ładna, jest taka wąziutka i wiecie, taka nieoczywista, a ja lubię. No i ta też jest super, już wam pokazuję nazwę. O, tak się nazywamy i tak wyglądamy. Też jest fajna, też jest fajna. Taka właśnie inna, no nie? Bo ja jestem przyzwyczajona do tego, że choja to takie, wiecie, duże, masywne liście i tak dalej, a tutaj mam kolejne właśnie takie małe listki, więc jestem bardzo zadowolona i to jest właśnie ta paczka, na którą ostatnio czekaliśmy. Muszę znaleźć włącznik. Gdzie jest włącznik? Dobra, zapalam. Cyk, tak, tutaj w zeszłym tygodniu ugryzienia. Ja podczas poniedziałkowego filmu szukałam sobie swoimi oczami pod spodem przędziorka, nie znalazłam go, ale znalazłam go we wtorek. Zrobiony został oprysk i tak dalej. No i w tym tygodniu, jak i w poprzednie tygodnie, też zrobię oprysk wszystkim. Wszystkim, tak? Bo na którymś antku też zauważyłam jakieś takie dziwne ugryzionka, więc zrobię. No, dobra, o tu Jessica. Ślicznie. Słuchajcie, nie będę dzisiaj tego wszystkiego wyciągać, wysuwać, tak jak to robię zazwyczaj. Tylko po prostu w ten sposób przejrzymy. Tutaj widzę, że idzie liścią. O, tu w tym miejscu, więc cudownie. I tutaj takie małe, dobra. Tutaj to wygląda tak. No, tu większych zmian nie ma. A tu nam wyszedł liściu. Śliczny. To jest ten z luksem. To jest... widzicie? Magnificum z luksem. Tak, no tutaj Błażej niestety uszkodzony, ale on już taki sobie wyszedł. Tak. I tu niżej... O właśnie, o tym mówię. Że takie plamska ma, nie? I mówię, to jest dla mnie bardzo dziwne, bo ja robię ten oprysk. I dostają go wszystkie, więc dlaczego antki są pogryzione też, nie wiem. Ale to nie czas na analizę, przynajmniej nie dla mnie.
No i tutaj na dole wygląda to tak. O, tutaj przynajmniej w końcu u Goga idzie liściu. Tosieńka, proszę cię, zostaw tą pastę. No. W końcu tu u Goga idzie liściu i w końcu, ile to czasu minęło, Boże Święty. Ale jest. No i słuchajcie, tutaj jak widzicie, wygląda to już tak i no nie przyczepiłam tego do sufitu. No nie przyczepiłam. Mówię, ja dopiero powoli jakoś tam w miarę wracam do żywych, choć i tak nie do końca do nich wrócę, dopóki będę brać antybiotyk. Bo niestety, mówię, jak biorę antybiotyk, to ja jestem taka... No taka śnięta rybka, nie? Nie za wiele robię, dużo śpię, dużo leżę, szybko się męczę. No takie wiecie, nie? No to kurde, jak człowiek, co jest chory, nie? Słuchajcie, i tak, w czwartek mam szczerą nadzieję, że po prostu w najbliższych dniach poczuję się dużo lepiej. Spotkamy się z tym oczyszczaczem powietrza, bo ja jestem bardzo ciekawa, co przez ten czas nazbierało się w filtrze. A teraz jestem jeszcze bardziej ciekawa, bo słuchajcie, no przez to, że ja się źle czuję, ostatni raz, kiedy odkurzałam, to był piątek, a jest poniedziałek, tak. Muszę przyznać, że nie widzę takiego efektu kłaków, jak widziałam wcześniej, więc jest to dla mnie interesujące. W każdym razie, no bardzo, bardzo, bardzo chcę go otworzyć i chcę zobaczyć, poza tym... Już jakieś tam zdanko wyrobione mam i w aplikacji też coś ciekawego znalazłam, więc fajnie by to było Wam pokazać, co tam ciekawego, nie? W tym oczyszczaczu. Więc taki jest plan na czwartek i mam szczerą nadzieję, że w środę, maksymalnie w czwartek, chociaż wolałabym w czwartek nie, wolałabym w środę nagrać po prostu dla Was ten materiał. Tak, tak. No, więc chyba będę kończyć, muszę przyznać. Mam tutaj jakieś 10 minut materiału, jest bardzo marnie. No, ale przegląd się w miarę udał, nie? Zobaczyliśmy w miarę nowości. Sorry, naprawdę, nie mam siły. Naprawdę nie mam siły, muszę się położyć. Znaczy jeszcze sobie ciachnę sobie jogurcik i się położę. I o, później zmontuję dla Was film i go wrzucę. Także generalnie... Na tym po prostu skończę. Jeszcze pada deszcz, jest depresyjnie. Jesus. No my mamy bardzo szczelne okna. Znaczy, no są takie dość szczelne, co nie? I wiecie, jak jeszcze działa sobie to i tak dalej, co nie? Paweł rano wyszedł z Luśką i nie wiedział, że pada. W sensie słyszał sam troszkę, że pada, ale nie spodziewał się, że aż tak, nie? Ulewa. Luśka jak zobaczyła, że jej na łeb, wiecie, kapią takie bąble wielkie, tego deszczu, to się tylko popatrzyła na Pawła i błagam cię, do domu, nie? Zrobiła szybką kupę i do domu. Już nie czekała na żadnych swoich kolegów. Po prostu chciała uciekać, nie? No a Tosiek jak tylko wyszedł z klatki i zobaczył, że leje, tak, to stwierdziła, że to nie są warunki godne księżniczki i ona wraca, nie? Także tylko tyle, że wyszła z klatki i wróciła do niej z powrotem. Tak, no. Dobra, słuchajcie, nic. Ja kończę... Idę sobie wegetować, a Wam życzę pięknego, cudownego, zdrowego i sympatycznego całego tygodnia i naprawdę mam szczerą nadzieję, że do zobaczenia w czwartek. No, to pa!